A w tej części wolnych głosów moim Państwa gościem jest paraolimpijka pani Paulina Woźniak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Nie tak dawno kibicowaliśmy naszym olimpijczykom w olimpiadzie w Tokio, ale ktoś, kto w ogóle się choć trochę interesuje sportem, wie, że oprócz olimpijczyków bardzo dużo sukcesów odnoszą polscy sportowcy w paraolimpiadzie, w para sportach. Wczoraj odbyło się ważne wydarzenie, uroczystość w zasadzie. Zobaczmy fragment tej uroczystości z udziałem prezydenta. Obiekty i atmosfera tej sportowej rywalizacji na igrzyskach, ona powoduje, że człowiek jednak, to widać po zawodnikach, że człowiek jednak zdobywa z siebie wszelkich sił i czasem nawet nie zauważa tego upału. Tak bardzo wielkie jest to przeżycie. Ogromnie się cieszę, że mogliśmy Państwa tutaj przyjąć w Pałacu Prezydenckim, że możemy Państwa gościć i że mamy ten zaszczyt z Agatą, że możemy Państwu te nominacje wręczyć. To jest naprawdę dla nas bardzo ważna chwila, bardzo wielka chwila. Z całego serca Państwu dziękuję za ten trud, który włożyliście, i to pod każdym względem, bo to nie jest tylko trud samego przygotowania się do zawodów w sensie fizycznym, a więc ciężkiego, bardzo często katorżniczego wręcz treningu. Ale to był także po prostu bardzo ciężki czas przesuniętych igrzysk. Dla zawodnika przesunięcie takiego wydarzenia w czasie to jest bardzo często katastrofa. Często być albo nie być medalowe. Mam nadzieję, że wszystkie te trudności udaje się Państwu przezwyciężyć znakomicie i wierzymy w to głęboko, że jak mówiliśmy, wrócicie z bagażem cięższym niż lecicie w tamtą stronę, że medale będą błyszczały, daj Boże, jak najwięcej tych złotych. Mam nadzieję, że będziecie Państwo mogli ze łzami w oczach słuchać po swoich sportowych występach i zwycięstwach Mazurka Dąbrowskiego. Tego z całego serca Państwu życzymy, wszystkim, tak tym, którzy będą bezpośrednio startowali, jak i wszystkim tym, którzy będą z nimi. Paraolimpiada, Igrzyska Paraolimpijskie roku 2020 rozpoczną się w roku 2021, 24 sierpnia. No, o czym wspominał też pan prezydent, olimpiady, zresztą wiele innych wydarzeń poprzesuwało się w związku z COVID. Tu warto przypomnieć, że w poprzednich Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro nasi sportowcy zdobyli 39 medali, czyli bardzo duża liczba. Proszę powiedzieć, pani Paulino, jak wygląda przygotowywanie się do zawodów paraolimpijskich? Czy są jakiekolwiek różnice między zawodnikami startującymi w tych zawodach, a w olimpiadzie tej, która się właśnie zakończyła? Jeśli chodzi o samo to przygotowanie trenerskie, szykowanie się do zawodów. Jeżeli chodzi o różnice, to ja nie dostrzegam tutaj żadnych, oprócz tego, że my musimy wykazywać się bardzo dużą kreatywnością, żeby dostosować trening do swoich, że tak powiem, braków, do swoich niedorysowań, do swojej niepełnosprawności, a tak naprawdę niczym. Kompletnie niczym nie różnią się te przygotowania. Tak samo wkładamy serce, tak samo spędzamy wiele godzin na treningach, tak samo wiele godzin na rehabilitacjach tych wszystkich kontuzji, które gdzieś tam nabywamy w czasie treningów i zawodów. No i przede wszystkim te wszystkie starty, które są po drodze przez te 4 lata, obecnie 5, do Igrzysk Paraolimpijskich, no to jest jakby taka sama praca, jaką wykonują paraolimpijczycy. A jak to wygląda od strony już kadry, która was przygotowuje do takich zawodów? Wiemy o tym, że trener, na ogół zresztą nie jest to jedna osoba, to jest cały zespół zajmujący się, zresztą zależy w jakiej dyscyplinie, różnymi już aspektami przygotowania zawodnika. To musi być wszechstronny fachowiec, znający się i
na biomechanice, i na fizjologii organizmu, i na psychologii. W przypadku sportowców, którzy startują z jakimiś, jak to pani powiedziała, niedorysowaniami, tak? O ile dobrze pamiętam, no taki trener musi być jeszcze chyba dodatkowo przygotowany. Czy wasi trenerzy mają jakąś specjalizację właśnie jeszcze dającą im dodatkową wiedzę? Znaczy, są na pewno bardzo duży zakres szkoleń organizowanych, żeby ci trenerzy, bo często tak jest, że ci trenerzy, którzy trenują pełnosprawnych zawodników, trenują też niepełnosprawnych zawodników. Ja też sama byłam zawodniczką, która trenowała z pełnosprawnymi zawodnikami i tak bardzo często bywa, że gdzieś tam te grupy są integracyjne, są łączone. Ale tutaj jakby ta pasja i zamiłowanie do danego sportu trenera jakby daje mu taką pole do popisu, żeby tą swoją dziedzinę na tyle rozwinąć, żeby dopasować ją do zawodnika niepełnosprawnego. Mhm. Mówi pani, że ma za sobą wspólne treningi z zawodnikami, którzy nie mają tych niedorysowań. Bardzo mi się podoba to określenie, którego pani użyła. Czy te dwie grupy zawodników mogą się czegoś nawzajem od siebie nauczyć? Mogą w jakikolwiek sposób skorzystać na takich wspólnych treningach? Stanowczo tak. Ja jakby używam tego sformułowania niedorysowana ze względu na to, że ja mam niedorysowaną rękę i jakby uważam, że każdy z nas z niepełnosprawnych ma coś niedorysowanego, ale to sprawia, że jesteśmy oryginalni, czyli raczej w pozytywnym znaczeniu. Czy możemy się czegoś nauczyć? Oczywiście. Myślę, że przede wszystkim dystansu do samego siebie, dystansu właśnie do tej niepełnosprawności, a także jakby popatrzenia na człowieka z zupełnie innej strony. Także to jest obopólne, myślę, pozytywne aspekty przebywania osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Te zawody, w których będą nasi sportowcy paralimpijscy startować już niebawem. Podałem na początku naszej rozmowy liczbę 39 medali w różnych dyscyplinach zdobytych na poprzednich igrzyskach. Jak pani sądzi, no bo zna pani środowisko, zna pani też zawodników z innych krajów, szanse medalowe. Czy możemy liczyć na powtórzenie tego dość wysokiego wyniku, prawie 40 medali, czy może nawet więcej? W jakich dyscyplinach Polacy są silni? Ja nie lubię jakby zapeszać, ale uważam, że stać nas całkowicie na to, żeby ten wynik medalowy z Rio powtórzyć, a nawet nie podwoić. Myślę, że tutaj bardzo mocno mamy rozwiniętą lekkoatletykę, ale wszystkie sporty paraolimpijskie przez te 4 lata od Rio naprawdę poszły do przodu. Jakby stały się bardzo mocno profesjonalne, co też fajnie widać w mediach. I myślę, że to też wzbudziło apetyt naszych paraolimpijczyków na to, że będą sięgać po najwyższe laury na nadchodzących igrzyskach. Czyli lekka atletyka, tak samo jak na tych igrzyskach zawodników pełnosprawnych, jest naszą, można powiedzieć, dziedziną sportu narodową. Myślę, że tak. Myślę, że stanowczo. Pan prezydent w swoim przemówieniu, które poprzedziło wręczenie nominacji sport olimpijskich, wspomniał o tym roku przesunięcia zawodów, że to jest dla każdego zawodnika, wyczynowca szykującego się ogromny problem. No i właśnie, jak przesunięcie olimpiady o rok wpłynęło na przygotowania? Czy to całkowicie popsuło program treningowy, czy może wręcz przeciwnie, w niektórych dyscyplinach, czy w jakichś pojedynczych przypadkach dało dodatkowy rok na dotrenowanie, doszlifowanie formy i teraz zawodnicy jadą lepiej przygotowani? Ja stanowczo wolę na to patrzeć, że ten rok jakby był czasem na uzupełnienie tych braków, których mogłoby zabraknąć w ciągu 4 lat, aczkolwiek wiem, że to na pewno jest bardzo duże obciążenie psychiczne dla zawodników, którzy są przygotowani na to, że pracują na coś 4 lata, a tutaj nagle jeszcze dodatkowo muszą przepracować kolejny rok. Jakby zmienia się cały makrocykl tych wszystkich treningów, jednostek treningowych. Aczkolwiek ja myślę, że dla naszych sportowców, którzy wiadomo, że we krwi mają radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, ten rok dał im jeszcze większe pole do popisu do tego, żeby wykazać się na tych nadchodzących igrzyskach jeszcze lepiej.
A czy się wykażą, to przekonamy się już niebawem, bo przypominam, igrzyska zaczynają się 24 sierpnia, potrwają do 5 września. Zawodnicy mogą startować, będą startować w 22 dyscyplinach i do zdobycia jest 540 kompletów medali, także jest o co zawalczyć. Nasz gość, pani Paulina, mówi, że nie chce zapeszać, ale że tą liczbę 39 medali z poprzedniej olimpiady możemy nawet podwójnie przebić. Trzymamy kciuki za naszych paraolimpijczyków. Pani Paulino, bardzo dziękuję za wypowiedź dla Telewizji Republika. Paulina Woźniak, pływaczka, paraolimpijka, była naszym gościem. Kłaniam się nisko. Dziękuję, również pozdrawiam. A w Telewizji Republika już za chwilę Michał Trześniewski i jego program Wolne Głosy Zagranica. Ja nazywam się Marcin Bąki, mówię Państwu do zobaczenia.